Ale to jest pik! Ale to jest pik! Co to jest? Poczekaj chwilę. Rashford, Rudiger i Enzo Fernandez. Big W. Mocny player pick. Dziękuję, kebab. Ile to 2 miliony monet masz z tego? Nie dałem ci pika, sorry. Jakie paczki są? Okej. Jazda. Paczka za 500 000 monet. No widzów, Portugalia, SPO. No tutaj raczej nic nie... Jest to Bruno Fernandes. I obok Bruno jest... Co tam? Otwieram właśnie pakę za 500 000. Jest jakaś pani, skipuję ją. Skipujemy ją, ale na końcu. To jest najważniejsze, co jest na końcu. Łaka, łaka nam przygrywa. I co jest na samym końcu? Uwaga, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lulu. No dobra, dobra, spokojnie, to jest dopiero 19:05. Ale co to są za trafy? Tu jest dużo foderów. Foder. No, ta pani wygląda jak foder. Stanway. Jest dobrze, a to dopiero pierwsza paczka. To dopiero pierwsza paczuszka. O to chodzi. Oby ktoś dał tą pakę na live'ie. No jak ktoś będzie chciał otworzyć, to jestem chętny. McManaman, ale on nie będzie. To on będzie z 200 000 chodził. 200 000 będzie ten McManaman. On ma R1. No nie wiem. Jakie gwiazdki? 4x4. To nie jest jakaś mega dobra karta. Dobra, quickselujemy to i otwieramy kolejną. Co to jest? Sala! Salach? Skip. Kamara. I uwaga. Uwaga! I uwaga! O! Urugwaj. SP. Real Madrid. Co to jest? Valverde i kto? Jezus Maria, Egipt ma szachary. No nie wytrzymam. Ktoś jeszcze? Nie, a to wymienne jest. Tak, za 400. Pyk. Co to jest? Nie, no nie mów, że tu nic nie wyleci mi. Nie! Teraz... Nie! O ku... O nie! O ty sz... O ty ku... O ty P... O ty D... O ty M... O ty S... Nie! O nie! Zobaczmy, co będzie w środku. Niemcy! Bramkarz! Barcelona! Ter Stegen! I co obok Ter Stegena? Co obok Ter Stegena? Rodri, najważniejsze jest, pamiętajcie, to co jest na końcu. Uwaga, 5 duplikatów tylko. I? Co? Nowe ewolucje? No dobrze, później zobaczymy. No dobrze, Mati, no zobaczymy, pewnie nic dobrego nie ma w tych ewolucjach, bo już by pisali. To tych my, Marta, Castellanos i Renard. A, bo tu pewnie masz jeszcze paczkę. Co tu masz ciekawego, Sejmi? A, Sejmi otwiera jakąś paczkę brązową. No ja taką piękną paczuszkę, papa, kuba. Co w środeczku? Czy będzie jakiś fantasy food? Jest Polska, jest napastnik, jest to Ewa Pajor na 200%. Wiedziałem, że to Robert. No Robert niestety nie mógł być. A nie, mógł być. Ma Robert jakąś kartę? Nie ma, mógł być. I w środeczku! W środeczku nic nie ma, nic nie ma. Coś niesamowitego. Kolejna paczka za 3500 FIFA pońców. Sprawdźmy, co w środku. Oby teraz... Chcę 85 razy 10, oczywiście, że chcę, no jak masz, no to pewnie, oczywiście, że biorę. To jest w środeczku. Brazylia. SPD. United. Carlos Enrique Casemiro. Może Kylian? Salah, okej. Okay. To jest dobra prognoza, ja też dostałem Salaha i później miałem bardzo fajne karty eventowe. Co mamy na końcu? Rolfo, Bronze, Berardi, Laporte? Oho, no jeszcze nie? Ale gówno, poczekaj, patrz. Mac! O, shop! Dwa najlepsze playstyle na LO. Lepiej się chyba nie dało, tak szczerze. To jest dobry traf. On ma dwa najlepsze playstyle na LO. A on jeszcze wrzutek mu brakuje jako trzeci. Okej. Jestem ciekawy, kto tam się łapie z takich najlepszych. Demon. Zaraz zobaczymy na Footbinie. Jak to wygląda.
Wiktor i wywaliło, aż kuci internet taki Wiktor, nie? Tutaj wejdę jeszcze raz, spróbuję wejść jeszcze raz do skręconego gumisia. Nikt, aha, no to mega nowa ewolucja. Lewandowski, jak już mówimy o lewym. I Firmino, legenda Liverpoolu. Co w środku? 85 razy 10, ani jednej karty Foot Fantasy. Nawet takiej 85-86, trochę to boli. Trochę to boli, a skręcony gumisz to już koniec. Kuba, dobra, idę do Kuby. Nie wiem, no coś dobrego, Vinicius Junior. No serio? Idę na Discord. Biorę go, bo może być coś wart. Jak on ma gwiazdki? A nie wiem, czy nie lepiej. No dobra, no powodzenia, no powodzenia. Obyś miał lepiej, nie? Paczka za 400 tysięcy monet. Opłacasz się, no ale nie, czekaj na jakieś. Za tydzień wywalisz się teraz z foderu na te fantasy food, a za tydzień będą urodziny food i na pewno będą dowalone SBC-ki wtedy na ten event. Więc lepiej sobie poczekać i zostawić foder w klubie. Co mamy na końcu z paczki za 400 tysięcy monet? Nie, serio nie wiem. Serio, nie wiem, wydajesz tyle pieniędzy, żeby dostać czeku Egipcjanina za 50k. No denerwuje mnie to, mnie to wkurza. Wkurza mnie to. Wiadomo, masz foder, nie? Corinio. Wchodzę. Ja miałem dzisiaj najlepszy traf w ogóle. To jest niesamowite, że ja trafiłem tego McManamana, który i tak będzie pewnie 300 tysięcy chodził. Berardi, Isco i Rabiot. Dwie karty winterowe. Corinio ma 3 paczki 83 razy 10. I Corinio, szacuneczek. I lubię cię za to, że właśnie jak nie ma kontentu, to ty dajesz ten kontent. I taki widz powinien dostać VIP-a na tym kanale, nie? 87 plus, zaraz wbiję. Chciałem ci dać paczkę za 500k za końce, ale po tych trafach chyba nie otworzę. Ale oni nie otwierali paczki za pół miliona. Ja tylko otwierałem dzisiaj pakę za pół miliona. A nie, była jeszcze jedna, no. Jestem McManamana, więc w sumie. Witam, Minisety, witam, elo. No kurde, czemu tu nic nie ma? Trzeba go... Nigdy jeszcze go nie było u nas. Może to jest właśnie ten moment? Saliba. Saliba, Richarlison i Shakira. Będzie kuponik. A i kiedy się mecze zaczynają? Będzie. Zagramy sobie też na super beciku. Pewnie, że tak. 20:45. Ej, wiecie co jest najgo... Wczoraj... Nie, dobra, to przedwczoraj było. Znowu jedno zdarzenie mi nie siadło, nie? Katoto i... Kamara. Jak pod live to... Nie, czemu? No czemu? No przeszliwie. Dobrze gro! Lemelu. Nie wiem, jak to się mówi. Statystykowo... No mogłaby to być tutaj, to mogłoby lepiej dać, nie? Ale... Oho! Czy to jest kolejna paczka za pół miliona monet? On się nie wali. On się nie wali, on po prostu otwiera i z tyłu będzie... Życzę ci, straciłeś pół miliona monet, żeby na końcu było z 5-6 kart Fantasy Food. Rodri, dobra, to można w sumie skipnąć. I na końcu... Stanway! Niestety! Bombowy! Dziękuję za 14 miesiąc Prima. Jutro, ja pierdziele, jutro są takie meczyka. W niedzielę też są dobre meczyki. W niedzielę jest tak, derby Manchesteru. Dziękuję, stylowy! Hype train nadjeżdża. Dziękuję za 8 miesięcy stylowy. Dankę. O Jezu, nie, czemu tu nic nie ma, nie? Dobrze. Big W content dzisiaj. Co na końcu będzie? Brazil? United? Gosens i Casemiro? Co będzie na końcu? No to oczywiście sprawdzamy na samym końcu. Nie, no nie gadaj. No spokojnie. Ile tych kart tu jest? No i teraz. No nie, jeszcze nie, teraz. Ja nie wiem, w jakim położeniu, mamy najgorszy czeku okres w tej grze. Nikt nie jest zainteresowany tą grą, nikt. Aktualnie ta gra jest na czeku poziomie minus 1. Masz 90% szans na trafienie karty Fantasy Food. Wydajesz 150 zł, nie trafiasz nic. Jak mają cię zachęcić do tej gry? Nie mam pojęcia. Numer 1, zobaczmy co jest na końcu. Jest Salah w duplikacie, kurde, znowu. No i kto by mógł być z nami? Jazda.
Myślę tak, że zostały jeszcze trzy fazy tej gry. Trzy fazy zostały tej gry. Jedna dłuższa faza, dwie dłuższe fazy. Dwie dłuższe fazy tej gry nas czekają na pewno, jedna krótsza. Urodziny Food to jest moim zdaniem pierwsza faza, gdzie może coś odkręcą. A później Tocy. No i trzecia faza to jest Euro, Copa America i wakacje, nie? O! No nie, no coś ten... Nie no, oszaleję zaraz. Piąty raz ten człowiek z Egiptu, no. O Boże.